rozmowy o wykorzystaniu funduszy unijnych w Polsce, wykorzystaniu konkretnie w medycynie. Są z nami Agnieszka Pogorzelska, Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, Centrum Projektów Europejskich oraz beneficjentki funduszy europejskich, czyli Beata Nowakowska, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, Monika Lamparska-Przybysz, kierownik działu badawczo-rozwojowego innowacyjnych produktów leczniczych Celon Pharma S.A. Witam wszystkie panie o poranku, bardzo serdecznie. Drogie panie, panie zdobyłyście pieniądze na badania właśnie z Unii Europejskiej. Proszę powiedzieć, jak to się robi i czy było warto? Oczywiście, że było warto. Jak to się robi? No ja miałam to szczęście, że trafiłam do Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Jak to się robi? Składa się granty, pisze się granty, jeżeli ma się dobry pomysł, jeżeli wie się, co chce się realizować, wtedy taki projekt składa się do Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Oni wybierają rzeczywiście projekty, które są nowe, wnoszą, znaczy to są takie projekty dużego ryzyka, ale jednocześnie coś, co dużo przynosi, prawda, nową wiedzę i jakieś nowe doświadczenia na rynku polskim. Miałam to szczęście, że zostałam wybrana i się udało. Tak. Pani Moniko? W naszym przypadku pozyskiwanie funduszy było jakby wpisane w naszą strategię od początku, kiedy fundusze się pojawiały. Śledziliśmy to, co się dzieje i mając te pomysły na nowe leki, postanowiliśmy wykorzystać te środki. Oczywiście złożyliśmy odpowiednie aplikacje. Tutaj korzystaliśmy akurat ze wsparcia prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Złożyliśmy nasze granty i udało się pozyskać środki na innowacyjne leki. No właśnie, co udało się dzięki tym pieniądzom zrobić? Jakie badania przeprowadzić? Jakie leki powstały? W naszym przypadku jesteśmy jeszcze w trakcie realizacji naszych projektów, bo mamy 9 takich projektów na innowacyjne leki. Są w różnym stopniu zaawansowania, ale takim wiodącym projektem jest nowy lek onkologiczny. Jesteśmy w tym momencie po badaniach na zwierzętach i zbliżamy się do tej najważniejszej fazy, czyli badań. Działa? Jakie są wyniki na ludziach? Tych testów, wyniki są bardzo obiecujące, więc wierzymy, że się uda. Proszę, my zajmujemy się bardziej tą biologią podstawową, czyli odkrywaniem nowych rzeczy. Ja zajmuję się takim zespołem chromosomowym, zespołem DiGiorgio. On jest dosyć często, występuje w populacji ludzkiej. Około 80% pacjentów ma zmianę genetyczną, która prowadzi do tego zespołu. Około 20% cały czas my nie wiemy, co jest podstawą genetyczną, która prowadzi do tych wszystkich nieprawidłowości u pacjentów. No i nasz grant dotyczy tego, że poszukujemy nowych genów, mutacji, które byłyby odpowiedzialne po prostu za nieprawidłowy obraz kliniczny u chorych. Pani Agnieszko, z tego, co Pani mówią, wygląda to bardzo prosto, ale tak prosto nie jest, bo nie wszyscy te pieniądze otrzymują. Od czego tak naprawdę to zależy? Jakie są te główne kryteria wyboru tych najciekawszych projektów, które są dofinansowywane? Tak, niestety nie mamy aż tyle środków, żeby każdy projekt mógł zostać dofinansowany. Natomiast w kontekście zwłaszcza tych badań naukowych, to jest to, o czym mówiły też Panie. Im coś jest bardziej innowacyjne, im ma większy potencjał rozwoju, im też bardziej może przyczynić się do rozwoju czy to gospodarki, czy też pod kątem jakichś korzyści dla społeczeństwa, tym większe szanse na otrzymanie takiego dofinansowania. No a poza tym niestety też czysto formalne sprawy, tak? Czyli poprawne przygotowanie tych wszystkich dokumentów, które jest czasochłonne, ale w przypadku takich doświadczonych osób, jak jest dużo projektów, jest to do zrobienia. Ach, ta europejska biurokracja. Na pewno mają, proszę Państwa, Państwo bardzo wiele pytań dotyczących właśnie sposobu składania wniosków i kryteriów przyznawania tych funduszy. Bardzo prosimy do nas dzwonić, bo panie rozpoczynają już za chwilę dyżur telefoniczny i będą odpowiadać na wszelkie nurtujące Państwa pytania. A my pozostajemy w kwestii i w temacie funduszy europejskich, bo tego właśnie dotyczyć będzie teraz nasz konkurs, a nagrodą w tym konkursie jest udział w wielkim teście wiedzy o Europie, który już w telewizyjnej jedynce 27 maja.